Powiedzmy, że dostajecie taki mail, wyglądający jak z serwisu PayPal. Jest duży napis, wymagana odpowiedź, trochę przerażający. I dalej. Drogi ty, niedawno napisaliśmy do ciebie z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu z twoim kontem PayPal. Poważna sprawa. Twoje konto wciąż jest tymczasowo ograniczone, bo nie odpowiedziałeś. Wykryliśmy nietypowe logowanie na twoje konto. Sprawdź, czy nikt się nie zalogował bez twojego pozwolenia. Straszne. Aby nam pomóc i zobaczyć, co możesz zrobić na koncie, póki problem się nie rozwiąże, zaloguj się lub przejdź do Centrum Wsparcia. Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania, skontaktuj się z nami. Zawsze chętnie pomożemy. Dziękujemy, że jesteś klientem PayPal. Z poważaniem, PayPal. Co byście zrobili w takiej sytuacji? Wielu z nas zareagowałoby emocjonalnie. PayPal? Tam są moje pieniądze. Oni piszą, że ktoś próbuje się zalogować, chce rozwiązać ten problem. I w emocjach moglibyście kliknąć w zaloguj się lub przejść do tego centrum. A wtedy mogłoby się zacząć coś strasznego. Bo choć ten mail wygląda jak z PayPala, musicie się przekonać, czy naprawdę stamtąd jest. Są tu elementy, które wskazują, że to nie jest PayPal. Poszukajcie ich. Najważniejsza wskazówka jest w adresie. Nazwa to service@intl.paypal.com. Ale adres, z którego wysłano mail, wcale nie jest z serwisu PayPal. Tu widzimy @outlook.com. To bardzo wyraźna wskazówka, że wiadomości nie przysłał PayPal. Więc co to jest? Tak zwany atak phishingowy. Dlaczego tak się nazywa? Chyba ma się to kojarzyć z sytuacją, gdy próbujesz złowić rybę, więc rzucasz zanętę i patrzysz, co się złapie. Nazwę pisze się przez PH. Atakujący pokazują wam przynętę i patrzą, czy metaforycznie dacie sobie przebić policzek haczykiem jak ryba, zanim zostanie wyciągnięta. Jak to się stanie? Kiedy tu klikniecie, link odeśle was do oszukańczej strony firmy lub osoby. Ta strona może wyglądać jak strona PayPala, ale w adresie nie zobaczycie PayPal.com. Adres będzie wyglądał inaczej. Problemu można uniknąć, sprawdzając, czy adres nie jest trefny. W niektórych przeglądarkach i programach pocztowych, scrollując, można zobaczyć, do jakiej strony odsyła link. Albo można kliknąć prawym przyciskiem myszy i skopiować URL i zobaczyć go w dokumencie tekstowym. Najprawdopodobniej okaże się, że to nie jest URL z PayPala. W tym przypadku na pewno nie jest. Na stronie podobnej do PayPala oszuści spróbują was skłonić, żebyście wprowadzili nazwę użytkownika i hasło. Dlaczego im zależy? Jeśli podacie im nazwę użytkownika i hasło do konta w PayPalu, będą to mogli wykorzystać, by was okraść lub zrobić coś innego. Bardzo uważajcie na takie pilne maile lub SMS-y. Niedawno dostałem SMS. Zhakowano twoje konto w Amazonie. Kliknij tu szybko, by zapobiec dalszym oszustwom. Okazuje się, że URL, adres internetowy, nie był w domenie Amazon.com. Odesłałby mnie do fałszywej strony przypominającej stronę Amazona. Reagując szybko, podałbym im nazwę i hasło do konta na Amazonie. Uważajcie więc na te ataki phishingowe. Najlepszy sposób, by je wyłapać, to sceptycyzm wobec wiadomości o oszustwie, o czymś strasznym. Zastanówcie się, czy to może być prawda. Jeśli myślicie, że tak, to sprawdźcie adres mailowy oraz adres strony internetowej i przekonajcie się, czy są od tego, za kogo się podają. Nieważne, czy nazwa brzmi @coś-tam-paypal.com, spójrzcie na adres. Nie ma znaczenia, co napisali tutaj. Ważne, jaki jest prawdziwy URL i czy nie odsyła do strony, która chce was złowić. Niezamierzona gra słów, a raczej zamierzona.